Cześć! Jaki jest najgorszy koszmar rolnika? To wszystkie najgroźniejsze kwasy zgromadzone w jednym miejscu. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Znajdujemy się w biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a dokładnie w szklarni. Tutaj są zgromadzone kuwety z chwastami, jest ich ponad 60. To tutaj przyszli rolnicy ugruntowują swoją wiedzę, bądź poznają niektóre chwasty na nowo, aby później w swoim codziennym, zawodowym życiu doskonale sobie z nimi radzić. Dzisiaj chciałem porozmawiać o chwastach. Mam tutaj kuwety przy sobie. Rozumiem, że one są narzędziem, które służy do tego, aby uczyć tak studentów i weryfikować później ich wiedzę. Dokładnie. Tak jak bym powiedział, akurat te kuwety służą bardziej do weryfikacji tej wiedzy. Chcemy pokazywać studentom nie tylko chwasty w atlasie, mamy do tego też ogródek dydaktyczny, mamy szklarnię, w której te chwasty również rosną. I co jest bardzo ważne, chcemy pokazywać studentom te rośliny, jakie są w bardzo małych fazach, po to, aby wracając do swoich gospodarstw, czy też podejmując pracę w rolnictwie, mogli bardzo dobrze i szybko zdiagnozować, jaki mają problem na polu. Potrafili odróżnić jeden gatunek od drugiego. Na przykład widzimy tu chwasty jednoliścienne, gdzie można powiedzieć, są taką wyższą szkołą jazdy, żeby je dobrze od siebie odróżnić. Rozbieramy te rośliny, szukamy języczków, szukamy włosków, szukamy różnych spłaszczeń na roślinach. Wtedy jesteśmy w stanie je dobrze rozpoznać, ale jest to też wiedza praktyczna, którą każdy rolnik tak naprawdę u siebie w gospodarstwie wykorzystuje. Lepiej lub gorzej, ale jednak ta znajomość chwastów wśród rolników jest zawsze na wysokim poziomie. W jakim okresie rozwoju rośliny najłatwiej rozpoznać chwast? Pytanie, jeżeli chodzi o właściwą strategię, bo jeżeli mamy zabieg doglebowy, wtedy musimy dobrze znać pole i wtedy sezon wcześniej wiemy, jakie chwastów się spodziewamy, taką technologię zwalczania chwastów dobieramy. Natomiast jeżeli chodzi o poczekanie na właściwy moment, aby zdiagnozować te chwasty, oczywiście mamy tu pewne utrudnienie. Im chwasty są większe, tym łatwiej je rozpoznać. Problem polega na tym, że musimy je zwalczyć właśnie w takiej fazie, którą widzimy tutaj, czyli w fazie siewki, często w fazie liścieni, czy dopiero liści, pierwszej pary liści właściwych. Czyli w momencie, gdy rzeczywiście ten chwast rośnie na naszym polu, a mamy za sobą wykonany zabieg zwalczania, to powinna nam się zapalić lampka. Co mogłoby się przyczynić do tego, że taka sytuacja powstała? No więc oczywiście najważniejszym kryterium jest tutaj przeanalizowanie dogodnych warunków pogodowych. Jeżeli wykonaliśmy zabieg jesienią, a zdecydowanie w naszych badaniach rekomendujemy właśnie wykonywanie zabiegów już jesienią, to pytanie, czy w trakcie zabiegu były odpowiednio wysokie temperatury, nie było jakichś drastycznych przymrozków. Niektóre substancje wytrzymają takie warunki, niektóre substancje aktywne niestety będą działały słabiej lub wcale w takich warunkach. Stąd dobieramy zawsze wiele składników takiej mieszaniny. Ale co jest też ważne, analizujemy, czy była odpowiednia wilgotność gleby. Akurat w tym momencie ten rozkład opadów mamy w miarę dobry, opady się pojawiły. Pytanie, jak to będzie wyglądało dalej, bo zobaczmy, mówimy o ciągle przedłużającym się sezonie wegetacji. Czyli mówimy o całym październiku, mówimy o całym listopadzie i tak naprawdę musimy wziąć pod uwagę również grudzień, bo w ostatnich analizach, ostatnich lat grudzień jest cieplejszy na terenie naszego kraju, około 2 stopnie. W przypadku jesiennych substancji mamy chyba niewiele substancji czynnych, które charakteryzują się stricte działaniem nalistnym, bo rozumiem, że w przypadku działania nalistnego ta wilgotność gleby ma nieco mniejsze znaczenie. Oczywiście większość tych substancji działa i nalistnie, i doglebowo, ale pamiętajmy o tym, że wykonując zabieg jesienią, powinniśmy w tej swojej strategii dobierać takie substancje, które nie będą działały tylko tu i teraz, czyli na przykład na te chwasty w fazie, powiedzmy, trzech liści właściwych pszenicy,
tylko będą działały trochę dłużej. Chwasty zaczną dalej wschodzić, czyli na przykład już 2 tygodnie po naszym wykonanym zabiegu znowu pojawią się opady, znowu pojawi się wysoka temperatura, kolejne wschody chwastów się pojawią. Jeżeli nasza substancja nie działała doglebowo, w tym momencie mamy problem z turnymi wschodami chwastów, więc wykorzystujemy substancje, które działają doglebowo i nalistnie, ale pamiętajmy o tym, że te substancje lepiej działają na chwasty w małych fazach rozwojowych, w niskich fazach rozwojowych, które właśnie tutaj widzimy, czyli odpowiednio wczesne wykonanie zabiegu. Jeżeli mamy odpowiednio wysokie opady, czyli ta wilgotność gleby jest utrzymana, wtedy substancja działająca doglebowo ma prawo dłużej działać i przez to dłużej kontrolować chwast. Skoro były dogodne warunki atmosferyczne, zabieg wykonaliśmy dobrze, to dlaczego te chwasty zostały? Pojawia nam się problem odporności. Kiedy możemy przypuszczać, że mamy do czynienia z odpornością? Okay, jeżeli zauważamy na naszym polu chwast, którego nie jesteśmy w stanie zwalczyć, a wcześniej był on kontrolowany na naszym polu, mamy pewność, że wszystkie zabiegi po stronie techniki, czy wszystkie informacje, które zebraliśmy odnośnie warunków meteo, są prawidłowe, a chwast nadal jest niezwalczony, bo na przykład wcześniej w sezonie był stosowany podobny mechanizm działania i nagle on przestaje działać, czy widzimy spadającą skuteczność tego preparatu, to możemy podejrzewać, że powstaje nam odporność. Aczkolwiek zdecydowanie ten problem odporności będzie dużo bardziej nasilony wiosną, bo substancje, które stosujemy wiosną, charakteryzują się dużo większym ryzykiem występowania odporności niż jesienią. Stąd tak ważne, abyśmy jesienią dobierali odpowiednie herbicydy, bo mamy dużo więcej mechanizmów działania. Pamiętajmy o tym, że nie tylko zmieniamy nazwę handlową preparatu, nie tylko zmieniamy substancję aktywną, ale przede wszystkim zmieniamy mechanizm działania tego herbicydu, po to, aby na te chwasty działać różnymi sposobami, aby one nie przyzwyczajały się do właśnie tego typu jednych mechanizmów. Także problem zdecydowanie wiosną. W przypadku naszego kraju, jakie to są chwasty, z którymi chwastami wiąże się problem odporności? Problem odporności na świecie jest bardzo dużym problemem. W Polsce on zaczyna się pojawiać, świadomość rolników też rośnie, że ten problem na naszych polach się pojawił. Wymieniłbym tu przede wszystkim chwast numer jeden, zarówno jesienią, jak i wiosną w zbożach, czyli miotła zbożowa. Zdecydowanie tutaj pamiętajmy o tej dobrej strategii już jesiennej przy zwalczaniu tego chwastu. Mamy tych mechanizmów kilka, które zwalczają miotłę zbożową, więc powinniśmy je szanować i odpowiednio nimi rotować. Mechanizmów mamy ograniczoną ilość. Jakie możemy podzielić, uwzględniając podział jesień-wiosna? Zdecydowaną większość mechanizmów możemy zastosować jesienią, natomiast jeżeli mówimy o substancjach typowo wiosennych, to tak naprawdę mamy 2 mechanizmy działania, jeżeli mówimy o późnym zwalczaniu chwastów. Oczywiście kilka mechanizmów możemy zastosować też na początku okresu wegetacji, zaraz po ruszeniu wegetacji wiosną, natomiast szczególnie 2 mechanizmy są najczęściej stosowane, czyli są to sulfonylomoczniki i tak zwane inhibitory ACCAZ, czyli tak zwane graminicydy zbożowe. Czyli mamy tu kolejny argument za tym, aby o zwalczaniu chwastów myśleć już jesienią. Dokładnie. Kolejny chwast, o którym rozpoczęliśmy mówić, haber buławatek. Jeżeli na naszym polu występuje problem habra buławatka i stosujemy rok po roku ten sam mechanizm działania, na przykład zastosowaliśmy sulfonylomocznik już jesienią, haber znowu wschodzi nam na tym habrowym polu wiosną, więc znowu stosujemy ten sam preparat, bo jest stosunkowo tani, jest stosunkowo wygodny w stosowaniu, widzimy same plusy. Natomiast w długookresowym czasie, czy powiedzmy kilka nawet lat, 2-3, w zależności od regionu Polski, jesteśmy w stanie już zauważyć odporność takiego chwastu i wtedy wskazane jest, abyśmy wiosną stosowali inny mechanizm działania. Zobaczmy, że substancji typowo jesiennych, działających dobrze doglebowo, tak naprawdę dużą skutecznością zwalczania habra buławatka charakteryzuje się tylko chlorotoluron, tak? Ewentualnie domieszanie do niego innych substancji, które nie działają stricte doglebowo. Stąd ta właściwa strategia to
ograniczenia chabra już jesienią, natomiast jeżeli wiosną pojawiają się wtórne wschody, pamiętajmy o zmienionym mechanizmie działania, czyli zupełnie innej substancji. My jako nauka też chcemy pokazywać nasze badania, pokazywać to, że warto okresowo zmienić technologię stosowania i na przykład wrócić do substancji, które mogą być czasami mniej wygodne w stosowaniu, bo trzeba ich zastosować większe dawki, na przykład grupa regulatorów wzrostu, która bardzo dobrze radzi sobie na przykład z chabrem bowatki. W tym gąszczu produktów, różnych substancji czynnych, czym się kierować, dokonując wyboru jesiennych rozwiązań do zwalczania chwastów zboża? Zdecydowanie wyjdźmy od tego, jeżeli mamy problem z miotłą zbożową, to dobierajmy strategię o różnych mechanizmach działania. Rotujemy mechanizmami działania, w szczególności różnicując je pod kątem jesieni i wiosny. Oczywiście możemy podejść do zwalczania chwastów kompleksowo, czyli jeżeli mamy dobre warunki, zastosować mocne, solidne uderzenie, które nie tylko zwalczy nam miotłę, chabra, ale również inne chwasty, na przykład fiołki, na przykład przytulie. Aczkolwiek coraz częstszą strategią ze względu na te nieprzewidywalne warunki, które możemy napotkać, na przykład podczas zim, które są stosunkowo łagodne, co za tym idzie, chwasty nadal kiełkują, więc powstaje konieczność wykonania następnego zabiegu zaraz po ruszeniu wegetacji, pomimo bardzo dobrego zabiegu jesiennego. Właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, bo tu czasami mamy złą interpretację, że coś nie zadziałało jesienią. Musimy po prostu wyraźnie zaznaczyć, że mamy do czynienia ze wschodami wtórnymi. Dokładnie. Przedłużający się okres wegetacji to właśnie powoduje, że chwasty zaczynają nam schodzić wtedy, kiedy nawet najlepsze rozwiązanie herbicydowe nie ma prawa już działać. W wielu regionach Polski na przykład chwasty jeszcze wschodziły w ostatnich latach w styczniu, więc zobaczmy, że dopóki nie przyjdzie ten długie zatrzymanie okresu wegetacji, wtedy chwasty nadal dobrze się czują i one szybciej rozpoczynają wegetację niż na przykład rośliny uprawne. Stąd właśnie wiosenne rozwiązania czy zastosowanie tak zwanych zabiegów sekwencyjnych, czyli pewne najtrudniejsze chwasty zwalczam jesienią, a wiosną przeprowadzam zabiegi tak zwane korekcyjne. Jeżeli oczywiście jest tu bardzo duże nasilenie miotły zbożowej, czy też chabra, wtedy kolejny raz skupiamy się właśnie na tych gatunkach wiosną. Jak mawiają studenci, należy ogarnąć tą kuwetę. Natomiast jeżeli chcecie poradzić sobie z chwastami na waszych polach, zwalczajcie je już jesienią. Czy tak robicie? Piszcie w komentarzach. Tymczasem to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia.